Okej, okay, jesteśmy po przerwie. Witam ponownie. Dobra, i uruchomimy grę, zobaczymy jak będzie, czy nie będzie za głośno, czy nie będzie za cicho, zobaczymy. Ja tak ją ustawiałam trochę. W ogóle czy będzie ją wykrywać OBS, bo jestem ciekawa. O, jednak dobra, wykrywa. Super. Znaczki Nvidia. Jest w ogóle super epicki filmik gdzieś na początku. Możemy obejrzeć. Nie spodziewałam się, że ta gra ma wstawkę filmową na samym początku. To jest w końcu symulator farmy. Jakby nie spodziewałam się niczego nadzwyczajnego, ale możemy sobie zobaczyć, bo wygląda naprawdę ładnie. Tak dopracowanie bym powiedziała. O, no racja Seba, dawno nie było Feng Shui. A to nie wiedziałam Hito, bo nie grałam w ogóle nigdy w Farming Simulator, także... O, mój piękny traktor, zielony taki. Chociaż wolałabym niebieski. Poważna gra, no. Ta muzyka. I te konie. Oh yeah, I'm a badass. O nie, jak to stryku? Jak to nie? Reklama marki traktorów, no trochę tak. Zoram wszystko i wszystkich. Na razie spróbuję na klawiaturze, Krzysztof. Zobaczymy. Yeah, yo man. Dobra. Teraz mi powiedzcie, czy ta muzyka w menu jest głośno, czy nie jest głośno, czy mam ją ściszyć, czy nie. Gra Blizzarda, o Jezu. Tak, trailer 10 na 10. Yeah. Muza robią reklamy, jakby uprawa roli była mega fajowskim zajęciem. No cóż, cześć Zabadu. Dobra, czy ja powinnam zaczynać od samouczków? Pewnie tak. Czy powinnam zacząć od samouczków, czy powinnam lecieć z karierą? Wygląda identycznie jak w tej stawce, no oczywiście. To będzie jak z matką Simulator, no w sumie. Dawaj na jolo, Boże. To co ci samouczy? Ja się boję trochę, że nie ogarnę, wiecie, przycisków. Nie wiem, co mam wciskać. Co mam robić. Dobra, zróbmy te samouczy. Albo przynajmniej jeden. Jezus Maria, to jest tak dużo tych samouczków? No chyba nie. Dobra, zróbmy chociaż podstawy gry, o. Podstawy gry. Poproszę podstawy gry. Cześć, Czaczek. No nie, czemu wszyscy chcą karierę? Chcecie zobaczyć, jak je lamię? Potem nie będę wiedzieć, co mam robić. Znaczy, no zrobimy ten jeden chociaż, żebym poznała podstawy gry, okej? Okay? Potem polecimy z karierą. C to kamera w kabinie, P to jest sklep. Aha. P w ogóle nie przypomina mi sklepu. Hodowla lam. Czytaj, co pisze na ekranie ładowania. Nie możesz pracować, kosić trawy, ani wycinać drzew na cudzym terenie. Jak to nie? Co ta hamowa? Nie mogę być rolnikiem czyjejś roli? Cześć, Aiden. Zróbmy pierwszy i ostatni. Ujeżdżaj swoje konie, aby je szkolić! Zwiększę to ich wartość. Ja nie wiem, czy ja powinnam czytać tę podpowiedź. To mi się źle kojarzy.
Gdy pada deszcz lub grad, nie możesz zbierać plonów. Musisz poczekać na poprawę pogody. Dzięki, Wacław Ranger, za cheerki. Robimy pole kukurydzy? Oczywiście, że tak. Boże. Ja już dostaję czegoś. Jeszcze nie zaczęłam grać. O! Podczas dzisiejszej lekcji poznasz tajniki uprawiania robi. Fajnie. Prawa składa się z trzech niezbędnych etapów, którymi są kultywatorowanie, co? Sianie i zbiory. Te dwa znam, ale tego pierwszego nie znam. To jest kultywowanie. Musisz kupić mojego konia, jest bardzo ujeżdżony. Nie, nie, tak. Boże, Bartek. Nie wiem, czy ja chcę takiego zużytego konia. Przyjeżdża chłop wozem do wsi, bo węgiel przywiozłem. Na to koń, który prowadził wóz, odwraca się i mówi: tak, kurde, ty przywiozłeś węgiel? Dobra, Lukaka. O, matko. Orka po ludzku. Aha, okej, okay, dobra. Kultywatorowanie na powietrza, glebę przed zasiewem roślin. Super. Zadanie to wymaga użycia ciągnika i kultywatora. Najpierw rozejrzyj się po okolicy, po czym podejdź do ciągnika. Steruj ruchami gracza, zmień kierunek widzenia. Co? O matko, a nie można zwiększyć czułości myszy? O nie, nie mam opcji. No dobra, trudno. Ta czułość myszy jest beznadziejna. Matko. Oto twój ciągnik! Jej, mam swój ciągnik! Ujeżdżany od małego. Czyli zakładamy kult. Oczywiście, że tak. Będziemy tutaj kosić wszystkich niewiernych. Do ciągników można przyłączać przyczepy i narzędzia. No to wskakuj. Wsiądź do pojazdu. Dobrze. Wsiadam. Tu jest pedał gazu. Obok niego hamulec. No i wiesz chyba, jak wygląda kierownica. Nie wiem, musicie mi pokazać, ja nie wiem. To jest Klaudiszonka. Nie ma nawet 22. Ej, ale zachowuje się bardzo grzecznie jeszcze przecież. Trzyk tam jest spin, okej. Okay. Kierownica jest chyba na to. Okej. Okay, a mogę wejść do pojazdu, że tak powiem, czy muszę tak z tyłu mieć jego? Musisz przyłączyć obciążnik i kultywator. Zacznij od podjechania do niewielkiego czarnego obciążnika. Nie wiem, co to jest. Ale to nie moja wina, że te konie są ujeżdżane, no. Przecież ja nic nie zrobiłam. Boże! Następnie wycofaj w stronę kultywatora i dołącz go z tyłu ciągnika. Obciążnik pozwoli zrównywać ciężar kultywatora. Kuna, przyłącz narzędzie, okej. Okay. Boże, precel! Pamiętaj, ciągnikiem nie jeździ się po drzewach. Jak to nie? Co jest chyba zmiana kamery? Okej. Okay. O, oh, Jesus Christ. O, faktycznie. Czekajcie, bo ja nie wiem. Dlaczego ja mam pod... Co? Gdzie ja mam podjechać niby? Gdzie jest ten obciążnik? Aha, to jest to za mną, tak? Pół przyłącz. I złóż kultywator, opuść kultywator, zmień prędkość w tempomacie, włącz, wyłącz, wybierz widok, otwórz, zamknij samouczek, użyj klaksonu. Pip, pip, pip! Aha, to może to przede mną jest? Okej. Okay. Myślę, że to nie będzie łatwy kawałek chleba. Ta
Tak, klakson najlepszy. Podstawy już znamy. Ponieważ masz dołączone dwa urządzenia, możesz przełączać się między nimi. Schemat ciągnika w lewym górnym rogu wskazuje, które urządzenie jest obecnie aktywne. Wybierz kultywator i opuść go na ziemię, po czym staraj się jeździć w górę i w dół pola, tak prosto jak to możliwe. Ale co mam użyć najpierw? X? Ale... Czego mam użyć najpierw? Wybierz narzędzie G. Jestem zgubiona trochę. Nie wiem, Ranger chyba się nie da ukraść niczyjego ciągnika. Bo ja nie wiem... Wiesz, widok otwórz... Opuść kultywator. Opuść ciągnik. Obciążnik. Tu mam tak jechać? Z obydwoma? Cześć Wiśniewski. Witam serdecznie. Nie możesz zlamić samouczka. Mogę zlamić to wszystko. Nie wiem, co ja robię teraz. Ale coś chyba działa. Nie wiem, czy to tak mam robić. Mój ulubiony kisiel? Ojej. Chyba truskawkowy, chociaż ostatnio mi się strasznie spodobał. Cytrynowy. Czekajcie, teraz muszę zakręcić jakoś. No, dobra, stój. Się wyrównać. Trochę. O, dobra, stój. Teraz to. Nie, to. Krzywo! Krzywo mi weszło. Oraj, polet na traktorę. Staram się. O, jak mi krzywo weszło. Dobra, muszę to podnieść, bo nie mogę się ruszyć. Wiesz, ten koleś w ogóle w tym traktorze. No, halo. Czekajcie, muszę się dorównać do tego pola. Moje pole, łyse pole. Ale mam już plan. Aha. O, dziękuję za followka, Wiśniewski. 10 minut gry, a nie już zaorała. Oczywiście. Jestem zawsze gotowa na oranie. O. Jak pięknie mi idzie, oprócz tego paska tam. Moje pole. W karierze możesz sobie ustawić postać. O! Ciekawe. Muszę jeszcze. O, ten pasek mi wyszedł lepiej. Tamten będę trzeba poprawić. A, stój. Nie, bo mi
krzywo znowu idzie. Nie. Jakoś z tej strony mi nie idzie tak ładnie. Aha, już. Ten pasek tam ma być, oddziela grządki. No, no. O, tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A tam, gdzie to kretowisko... Czekajcie, bo mi uciekły słowa, a ja nie pamiętam. Gdzie to kretowisko, będzie stał mój bank. O! Dziękuję za słowa. Cześć, kumaty. wiesz już, co to z kultywatorowaniem? Czas, by zasiać, tak. O nie, żadnych klipów. Pasty też chcą żyć i my je w ten sposób ratujemy. Aha, dobrze, Bartek. Na Eurowizji. Kultywatorowanie rozluźniło glebę. Jest gotowa. I przygotowała ją pod zasiew. Będziesz teraz potrzebować ciągnika i siewnika. Pamiętaj, aby napełnić siewnik nasionami. Wsiądź do ciągnika i tak jak poprzednio dołącz osprzęt. Dobrze. Idę, lecę, pędzę. A czy ja nie powinnam... Nie powinnam... Nie. Nie powinnam chyba nic robić, czy powinnam... Ten zielony! To jest ten właśnie z intra gry. Wciąż jest przed 30. Oj tam! Czepiecie się szczegółów. O, Chiro Janusz, dobrze, że wróciłaś. Gleba już jest zrelaksowana, teraz trzeba wprowadzić nasienie. Tak. Najpierw załaduj siewnik nasionami z pobliskiej palety. Następnie go uruchom, by mógł rozrzucać nasiona. Na koniec opuść go na ziemię. Gdy wszystko będzie gotowe, wróć na pole i posiej trochę rzepaku. Uzupełnij siewnik R. Okej. Okay. Chyba się uzupełnił. Włącz siewnik B. O nie! opuść siewnik V. I teraz B. Siejemy! Bardzo dobrze. Wszystko idzie super. Ciekawe, czy będę mogła zakręcić. Dobra, zrobimy paski. Będzie po mojemu. No nie, Seba! Jak to? Zrobiłeś klipa, nie? Oj, tam będzie super, mówię wam. My tu robimy drifty na tym polu, o! I wężykiem! Teraz wężykiem! Ej, bo nie mogę wyprostować, no! O, wierzbę też zrobiłam. Nie, ale wy jesteście. O, patrzcie, jak ładnie wężyk zrobiłam. Sianie po kilku głębszych. W ten oto sposób powstało 70% ludzi na świecie. Nie! Dobra. O Boże. Pochwalić, że dostałem list gratulacyjny za średnią i na drugi semestr na świadectwo dojdą mi jeszcze 4 ocenki, będę mieć średnio powyżej 5 i stypendium. Wow, gratulacje, kumaty. No to brawo. Brawo, brawo. Świetnie. O Boże, Sepa. Kronik płakał, jak oglądał. No, bo to jest UFO, jestem zielona, nie?
Dobra robota. Aha. Nasiona są posiane. Dziękuję Elno za followkę i witam cię serdecznie. Się skłoniło do zakupienia tej gry. Ja jej nie kupiłam, Lawinka. Znaczy, jeśli mówisz o Farming Simulator, to był za darmo na Epiku. Tak byłem. Stąd go mam. Dobra robota. Nasiona są posiane, wystarczy poczekać, aby żeby zmieniły się w pole gotowe do zbioru. Gotowego do zbioru rzepaku. Dobrze. Ojej! Dziękuję bardzo za rajda! Witamy wszystkich serdecznie. Ojej, rane. Dziękuję bardzo. O, wielkie dzięki, witamy. Jej. Dobra, po pewnym czasie rośliny będą gotowe do zbiorów. W trybie kariery możesz zajrzeć do menu mapy, aby dowiedzieć się, czy jakieś rośliny są gotowe do zbiorów. Aby zebrać plony, musisz mieć kombajn i żniwiarkę. Kombajn zbiera ziarno i oddziela je od łodyg. Ziarno można sprzedać. Okej. Okay. Są z rolnicy z innej wsi, tak? Bardziej zawiłej historii. No, przepraszam, Lawinka. Jeju. Ziarno można sprzedać, dobrze. Wsiądź do kombajnu i podłoż do niego żniwiarkę. Tak jest. O, można skakać. Patrzcie. A ciekawe, czy można... Nie można zmienić widoku. A mogę tu wejść? Mogę wejść na kombajn! Ej, chciałabym, żeby ktoś był teraz na dole tam i kierował, a ja takie wiatr we włosach. Zostawimy ziarno. O, spadłam. Czekajcie, bo nie wiem, jak tu wejść. Jak się tu wchodzi? Jest z tej strony chyba. Czekajcie, bo ja muszę żniwiarkę podłączyć, a tu do przodu. No, podłącz. I do Leaf and Fly. English Riders. O. Hello. Ja we włosach, ale byś stamtąd zleciała jak nie wiem co. Nieprawda, trzymałabym się mocno. Najpierw musisz rozłożyć kombajn. Kolejnym krokiem jest jego uruchomienie. Dzięki temu ścinarka opuści się samoczynnie, możesz ją również opuszczać i podnosić ręcznie, jednak do zbierania plonów musi być w pozycji dolnej. Okej. Włącz kombajn. A myślę, że musisz go rozłożyć. Wystaw rurę. Dobrze, wystawię rurę. Wyłącz pokos słomy. Opuść... co? Co? Włącz kombajn. No ale już jest rozłożony, nie wiem o co wam chodzi. Wyładuj tutaj. Ale to jest bez sensu. Opuść. Zresztą to gra dla dzieci. Długa lufa. O mój Boże. Nie mogę pozostać bez skojarzeń. No. Ej, no, muszę rozłożyć narzędzie kombajn, ale ja nie wiem jak. W sensie tak? To jest jakieś skomplikowane. Nie. Czemu się tak dziwnie składa? Nie wiem, co oni chcą ode mnie. X. A co jest pod X-em? Pod X nic nie ma. Ale X nie ma nic. No przecież wystawiłam rurę! Co wam chodzi?
bez B włącz kombajn i nie mogę, bo muszę rozłożyć kombajn, ale nie wiem jak. Zboże udaje niedostępne, nie chcę dać sierżnia. Ci plony umrą. Może mam schować tą rurę? Nie. Włącz pokos słomy. Ale w sensie X na klawiaturze? No to klikam X. Nic się nie dzieje. Tak się kończą zabawy rurą. No ale raz klikam, no. A co robi X? Bo ja nie widzę. Bo nie mam nawet w sterowaniu podpowiedzi tutaj, że X coś robi. Więc no, powiedzcie mi, co robi X, to pogadamy. No nie ma rozłóż kombajn, jest tak, jest włącz kombajn, schowaj rurę, włącz pokos słomy, wyładuj tutaj, podnieś żniwiarka, szcinarka, zmień prędkość w tempomacie, włącz, wyłącz tempomat, wybierz widok. Tyle jest. Wreszcie. Kadaj G. Aha, bo G to jest zmiana rzeczy tutaj. Ale to nic nie daje jakby. Tam nie ma nadal rozłóż kombajn czy coś takiego. Chociaż, a jak włącz kombajn? Nie. Musisz rozłożyć narzędzie kombajn i dupa. Nie mam X-a. Nie, tutaj też nie ma X-a. No mogę włączyć ten pokos słomy, ale ostatnio miałam go włączony. I też nie działało. Nie, X też tu nie działa. A rurę schowaj. Czekaj. To i to mam może? Nie, nie chciałam tej rury. To? Nie. No B właśnie włącza kombajn, tylko jak próbuję B wcisnąć, to najpierw musisz rozłożyć narzędzie kombajn. No właśnie nie umiem, Lawinka, zasiałam, posiałam i kurde zebrać nie mogę, no. Szynaria komplikuje życie. Słaby ten samouczek, skoro nie uczy. No właśnie, halo. Nie wiem, nie wiem jak mam to zrobić. Dobra, czekajcie. Najpierw musisz rozłożyć kombajn. Tyle jest napisane. Kolejnym krokiem jest jego uruchomienie.
No, tutaj jest dopiero potem otwórz rurę, podejdź do wywrotki znajdującej się na skraju pola i wyładuj do niej ziarno, czyli ona nie może być wysunięta. Więc ona musi być tak, ale no jak mam rozłożyć... Teraz jest X! Dobra, jestem debilem, sorry. O, mój Boże! To było głupie. Trzeba było wszystko po prostu pochować i dopiero się X pojawił. Ja nie wierzę w to po prostu. Mogę teraz... Jej! Mogę mielić! Mielimy. Tyle wiedzy. O, Czystomir. Masakra po prostu, co tu się dzieje. No, z rozłożeniem kombajnu, nie? Masakra. Czekajcie, bo ja tu ścinam trawę. Wyłącz na chwilę. Dobra, i jedziemy dalej. O nie, bo mi krzywo znowu wchodzi. Manewr nawracam. Trzeba poprosić o ekspertyzę profesora z Uniwersytetu Rolniczego. O, kombajn już prawie zapełni swój zbiornik na ziarno. Otwórz rurę, podejdź do wywrotki znajdującej się na skraju pola i wyładuj do niej ziarno. Dobra, wyłącz kombajn. I teraz wystaw rurę. No, rozumiem, Tomir. Wow, wow, ale zapytałam teraz. Czekajcie. Czekajcie, bo to nie jest takie proste, żebym jej trafiła tutaj. O nie! O, dobra, trafiłam. Trochę kamerka zasłania, musiałam ją przestawić. Ja mi zawsze wchodzi krzywo. Zniszczyła całe pole. Nieprawda! Jakie niszczone! Wszystko super. No i? Wybrało się to ziarno? Znakomicie! Wysiądź z kombajnu i wsiądź do stojącego przed wywrotką ciągnika. Dobrze. A mogę schować rurę? O! Wsiądź do pojazdu. O, czekajcie, bo ja się tu zablokowałam. Migająca ikona na mapie wskazuje, gdzie możesz wyładować wywrotkę. Podjedź tam i przesyp ziarno do silosu. Na szczęście nie można zepsuć sprzętu, ani nawet wsypać zboża przy wywrotce. O, to dobrze, Tomir. Dewastujesz. Nic nie dewastuje, wszystko super. Dziewiętnaste pole, jak i maszyny ulegają zniszczeniom. Aha, to w końcu jak jest? Niszczę pole, czy nie niszczę? Jak jeżdżę? Czekajcie, bo ja nie wiem. Aha, mam tam jechać. Tak, gdzie ja jestem? Aha, muszę nawrócić. To pole mam krzywo trochę. W sensie ustawione jest krzy... O, nie w kombajn. O mój... Ups! Trochę nie wyszło. Już nie... Dziwnie się tu jeździ. On strasznie driftuje na tych polach. A, to tam mam rzucić. Niszczysz, okej. Okay. Niebieski traktor. No, w sumie. Teraz mi się trafił ładnie. Rzepak. I co teraz mam zrobić? Rozpocznij wyładunek i... Okej. Okay. Jej, świetnie! Ziarno będzie się dobrze przechowywało w silosach. Mają one oczywiście ograniczoną pojemność, ale można je później rozbudować.
Kiedy zechcesz sprzedać swoje plony, możesz przeładować je z silosu i zawieźć do jednego z rozsianych na mapie punktów skupu, aby zarobić nieco pieniędzy. O kurde, ja jeszcze muszę je wozić? Nie mogę sobie sami zabrać? Spróbuj na padzie, łatwiej jest. No, możemy zaraz spróbować, jak zaczniemy karierę po przerwie. Dobra robota, teraz możesz już próbować zmienić ziemię w kwitnące gospodarstwo. Ej, zaliczyłam pierwszy! Dobra. Możemy jechać do kariery, tylko zrobimy sobie przerwę. Maszyna spadła z klifu i nic jej się nie stało, więc spoko. Aha, okej. Okay. Najnowszy dodatek do NFS Hit DLC, Tractor plus Combine. Matko. Yeah! Fajna jest ta muzyczka. Dobra, to robimy 5 minutek przerwy i w takim razie spróbuję z tym. I jeszcze kamerkę przestawię, zanim nie zapomnę. Bo wydaje mi się, że z tej... Chociaż nie wiem, kurczę, bo... Dobra, zobaczymy najwyżej potem. Dobra, i robimy 5 minutek przerwy. No, dobrze, Wiktoria, dobranoc, życzę ci słodkich snów. Teksty w samouczkach cudowna, tak, dokładnie. Dobra, to słyszymy się za 5 minutek.